Szachasz jesteś? Siema, Spartiatix jestem. Dobra, siema, siema. Spartiatix! Yeah, boy! No mam do ciebie parę pytań, bo do tego regulaminu, bo tam widziałem te, że napisali. To po prostu emote only włączam i wystarczy, tak? I... Tak jest, tak jest. Dobra, ale mam nadzieję, że on mnie zaprosi do gry, bo ja nawet zaprosić do gry nie umiem. Co ty gadasz? Gotowy na turniej. Ja pierwszy. Dobra, Rypsodumie zapraszam do gry jak coś, bo mnie wczoraj zapraszał, więc jest git. Coaching z zapraszania do gry będzie. Dobra. Nie, no nie. Myślę, że Rypson... Znaczy Rypson... Rypson ma generalnie problemy, mi się wydaje, w debiucie. Generalnie gra sobie partię i chyba 8 partii już podał po 6 ruchu generalnie ze mną. Z tobą? Więc musimy jakoś... No tak, ty, tak. Ale no ty oro robisz, to wiesz, ja bym z tobą po 3 poddał. A tak, tak, dlaczego... Dlatego wiesz, musimy jakiś dojazd w debiucie, tak... Fast bombę zrobić, żeby wiesz, żebyś miał już pewność siebie od początku, co nie? Znaczy jak ja będę grał białymi, to już kumasz. Się czuję jak będę grał białymi, to już się czuję pewniej. Bo aha, na czarnych, rozumiem. Na czarnych znaczy, widziałem się generalnie. Boję. Widziałem. Widziałem generalnie twój kącik z Aleksem i tam. Tam grałeś dobrze, ale no te podstawki, musisz uważać, żeby tych no figur właśnie. Nie oddawać tak. Naprawdę sprawdź parę razy, czy czegoś nie masz podbicie w nie. Właśnie dla mnie największy problem to są, tak przynajmniej mi się wydaje, że debiut robię długo, mimo że są zazwyczaj takie same te debiuty, a potem nie patrzę i tracę za darmo. Więc no tak jest właśnie. Wiesz co, wbij sobie na tego, na Lichesa. Na Lichesa, nie Czesko? To mówimy sobie debiuty. A nie Czesko? Na razie na tego. Dobra, na razie na Lichesa. Lichess. Czekaj, dobra, jestem tam. Chyba mogę pokazać go normalnie, nie? Tak, możesz, tutaj się nie martw, bo ja, to jest jakby prywatne, więc prywatne lobby, więc tutaj nikt tam nie wejdzie. O Jezu, jakieś kolędy mi się włączyły, czat. Już popsułeś coś. Dobra, czekaj. Ja? No ta! Nie, dobra. Co będziemy robić? Co będziemy robić? No chciałbym mocno ci przygotować debiutowo, jeszcze wiesz. Jeszcze przed całym turniejem, kumasz. Mhm. Dobra. Czy pokażesz Gambit Manianeczki? Nie. Ale... Może po programie, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra. Granie... Jesteś? Ja cię zaprosiłem. Jestem. Do tego. Czekaj. Do opracowania. Czekaj. To czy powiadomienie powinieneś dostać? A, dobra. O, jesteś, dobra, git. Nie ogarniam nic. Bardziej się boisz grać białymi czy czarnymi właśnie? Ja się boję boję się czarnymi grać bardziej, bo na nich no za dobra. Bardzo nic nie umiem. Dobra, ale... Kurczę... To na poe 4 co myśmy przygotowywali? Na czarnych? To się przygotowaliśmy jakiś debiut? No tak. Na czarnych to przygotowywaliśmy. A potem koniem tym. Aha, dobra. Generalnie tutaj masz dużo szansy w tym debiucie, naprawdę. O. Pójdzie to, na pewno. Dobra. No i tutaj, poczekaj. No nie jestem pewny, chyba tutaj? Czy to jest... Czemu tak? Wiesz co? Tutaj musisz pobić, nie? Aha. Bo jeżeli on zagra na przykład coś innego, na przykład to wtedy budowałeś ten mur, pamiętasz? A, dobra, już mi się pieprzy te czarne. Jezus Maria. No, spoko, na chillku. Patrz. Generalnie, bo ty grasz w LoL'a przecież, nie? No tak. Grasz w LoL'a, tak, gram. No to jak on pushuje mida, znaczy, jak on puszczuje mida, to ty po prostu odpuszowujesz, kumasz. No dobra. Tak, trzeba takie trady tego robisz, mida, tak? Nie? Że wave za wave'a. Tak, znaczy, troszkę odpuszczasz tego mida. Po prostu, jeżeli on ci wchodzi w mida, to tradujesz. Dobra? Pionkami. Tu się nadal opłaca wziąć tego konia? Myślę, że zapamiętasz. Nie, tutaj już nie. Wariant, który chcesz, żebyś grał, to tutaj, to i to. Mhm. Szybko. Czyli potem tu i bo potem wiesz, gońca sobie wyprowadzić. Tak, bo zobacz, jak teraz wyprowadzisz tego gońca, to goniec tu łupie po całej przekątnej
jest jakiś tam, jest jakaś tam szansa, że podwali tutaj, jak będzie grał nieuważnie, nie? A ogólnie... A jak będzie grał uważnie, to tu zagra. A ogólnie jakbyś ocenił ogólnie tego, tupę, ogólnie ciągle do wróg. Jakbyś ocenił umiejętności jego w porównaniu do moich? W sensie jest duża różnica? Generalnie wydaje mi się, że Rybson ma problemy z debiutami, ale generalnie potem już gra dobrze, nie? Potem gra już w miarę poprawnie, w te posunięcia znajduje. Jak jest jakaś taka trudna pozycja, albo gdy jest wyzerowane, to ma problem też z planem, to ci mogę powiedzieć. Mm-hmm. Ale no gra jest bardziej doświadczony, nie? Więc, no tak, tak. Więc wydaje mi się, że chcemy na pewno jakąś przewagę w debiucie uzyskać, bo bez tej przewagi to będzie ci się ciężko grało. A jak się nie uda uzyskać przewagi, to generalnie traduj, bo na tych tradeach to możesz dobrze wyjść, bo potem ma problemy z planem, tak mi się wydaje przynajmniej. Mm-hmm. A, czyli poszedłeś jakoś pięk do niego wczoraj. I teraz oro, w sensie, na Rybsonie. Nie. Generalnie gra jest dobrym zawodnikiem. Musisz uważać. No uważaj przede wszystkim na swoje figurki, to jest to coś, co ci mówiłem, nie? Mhm. Dobra. I teraz tak. Generalnie w tym debiucie to ty kontrolujesz sobie tego mida, nie? A raczej idziesz tutaj topem, kumasz. Mhm. Znaczy to jest bot w sumie dla ciebie. Tu mamy topa. Tutaj topa trzeba bronić, czyli tutaj pikujemy takiego Malphite'a, który jest skałą. No ale jest nadzieja, że kliknie R-kę i tutaj walnie po tej przekątnej. No, jakby kumasz. Się udało, no. No właśnie, to jest taki Malphite schowany, przyczajony, nie? Jak on łupnie w odpowiednim momencie, to jest git. A generalnie polegamy na bocie, czyli tutaj pikowany Lulu z Kog'Mavem i będzie tutaj oro robione. No Lulu Kog'Mav, w sumie jak wyprowadzi się do lejta, no. I patrz, to się skaluje, bo generalnie działa to tak, że te piony idą i one się skalują, wiesz, i dalej zajdą, to one są groźniejsze. Mhm. Ale dobra. Warto iść tymi pionkami bardziej niż wyprowadzać dalej te lekkie figury jakoś? Już ci tłumaczę, bo wszystko musimy po kolei, nie? Mhm. Ale generalnie taka agresja wydaje mi się, że może dużo napsuć. I teraz tak, no goniec G7, jak on przeoczy, granie sprawdź, czy nie będziesz mógł zbić tutaj za darmo. Ale sprawdź! Dobra? Sprawdź, bo na przykład wymieniasz tutaj wszystkiego nie chcesz do końca, dobra? Ale czekaj, jak ja bym wszedł tutaj... Rozumiesz. Jak wchodzisz tutaj, to ja biję. Mhm. No i potem ja biję koniem, żeby wziąć gońca, ale to wychodzi na... No i Hekarim ci wchodzi tutaj. No Hekarim ci wchodzi do centrum. No to co ja mam zrobić? To się nie opłaca brać tym gońcem, wydaje mi się. No właśnie, dokładnie. Tutaj, to jest to co mówiłem, no Malphite czeka, generalnie Malphite na trzech itemach jest dobry, więc jest później, nie? Później będzie czaskał. No dobra. Ale jakby się ruszył na przykład tym koniem, no to od razu lecieć po tego, nie? Jakby się ruszył tym koniem? Mhm. Znaczy, to jest takie, wiesz, lecenie po AD Carry Malphite'em, ale jeszcze obok ma Lulu. Ten Ezreal, więc tutaj nie ma sensu. A, no dobra, jeszcze nie ma sensu, nie? No, a my tu generalnie pyk. Kog'Mav skalujący się z supportem. Okay, wleci. I potem ten goniec będzie taką petardą, mówię ci. No dobra, no to taki plan będzie robiony. No, ale... tłumaczę ci, bo wtedy na pewno zapamiętasz, no nie? No tak. Takie mam wrażenie. Ale tak mam pytanie wydaje. Jeszcze, bo... Ten koń tutaj, jakby no. on jest zablokowany, bo tym nie wyjdziemy, bo jakby cały plan się pójdzie pieprzyć, to co zrobić tym koniom? No, już ci tłumaczę. Plan jest taki, żeby zagrać D6, żeby tutaj ci nie przeszkadzał pionek przypadkiem, więc grasz tutaj zaraz. No i skoczka dajemy tu, ale generalnie możemy trochę zcizować, wiesz? To tak jakbyśmy, przyczaimy się do niego w krzaku, kumasz, na pierwszym poziomie. Czyli co, i tutaj? Generalnie cheezerka polega na tym, że no... Że Malphite szybciej R-kę wbija. Czekaj, bo myślę, chcę te kreski. O, Malphite szybciej R-kę wbija, już się tutaj czai, nie? I tymczasem co my robimy? No, przyspieszamy Lulu z Kog'Mavem. Mhm. Kumasz? No tak. No i plan jest taki posiadany. No. Czyli oszczędź tego wyszło, kona. Oby wyszło, mi się... No na razie olać. Generalnie A6, B5 taka, wiesz, agresja, nie? No dobra. A jak ten, jak nie wyjdzie... Jak nie wyjdzie, to trudno, to daj trzeba rozwój robić, nie? To sorry, next. Ale plan posiadany jest, co? Sorry, nie, sorry, nie, grasz do końca.
Nie, nie mów tak, Spartia Twins. Nie, no żartuję. Ja tutaj kibicuję. No ja widziałem szoty. Ty mówisz czarny koń Spartia Twins i czat cały XD. No widzisz? Ja w ogóle, ja mam chyba 10 shotów, w których mówię, że Spartia Twins w pierwszej rundzie wywozi Rybsona i ludzie to shotowali i pisali, że Nostradamus o rundzie pierwszej turnieju Bartka. Także, słuchaj, Nostradamus, no zobaczymy. Ale szczerze, nawet 2-1 dla niego to i tak byłby jakby... Wiesz, o co chodzi. I tak to by było coś, tak mi się wydaje. No ale wiadomo, że ja się staram wygrać. Urwanie punktu to naprawdę uwierzam, że zrobiłbyś show. No. No bo jest lepszym przeciwnikiem, więc każdy punkt to działa tutaj na twoją korzyść. Mm-hmm. No, my celujemy wygraną, może się uda. No, nie powiem tak. Chciałbym, żeby się udało, ty też pewnie byś chciał, nie? No proste. Wiesz, ile osób o tobie mówiło? Wiesz, ile osób o tobie mówiło w tym momencie? Ja myślę, że... Nie wiem, no faworyta byś wybił w tym momencie. No to prawda, widziałem, że dużo ludzi mówi, że Rybsa może wygrać cały turniej. Co jest ciężkie dla mnie. No, generalnie nie dostałeś łatwego przeciwnika, ale... Dobra, czyli tymi czarnymi wiemy mniej więcej co robić. Ja zagram na ciebie białymi teraz, dobra? Obróć sobie szachownicę, czyli jak na kliki F, żebyś miał od strony czarnego. A, dobra. Dobra. Zagramy to. Czyli ja gram to, co ustaliliśmy. No, dokładnie. Odej, pan Janusz pisze. Pan Janusz generalnie był moim trenerem przez długi czas. I grałem z panem Januszem, dużo osiągnąłem. Pisze, że skoczek F6, E5, skoczek G4. No, może taki plan. Dobra. Panie Januszu, ale że teraz E5? Mówi pan? Kurczę. Mi się wydaje, że G6, ten przyspieszony dragon może być dobry, bo wiele przeciwników podstawia tu. Więc może po prostu to zagrajmy. Wstawiłem Feniks. Czyli ja teraz po prostu tutaj no i mamy dobrze tego malfajcika. Tak. I mogę sobie teraz tu tak, kochać. Jest malfajcik. Tak, znaczy, dokładnie. Tak. Dokładnie. Tylko wiesz co, tam tak nie pędź za bardzo, tylko sprawdź, czy możesz. Znaczy, no na tutaj... zasadzie, czy tam nie masz podbiciem i tak dalej. Czekaj, wiesz, obecnie czy tam czegoś innego okay nie zagrał niż to, co ci pokazuje. No jest okej. No na takie coś by na pewno nie szedł, bo to bez sensu. Nie, no to... No tak, na pewno nie. A no, może... Szóstkę, może nie? Tak pójdzie. Uzna, że tak pójdzie, żeby zniszczyć cały plan. Dobra. No, a co zrobisz teraz? Znaczy, no jakbym tak poszedł, to bez sensu, bo ma jeszcze tego konia tutaj. Są dwie rzeczy w jedno pole, nie? No, dokładnie. Więc tutaj ostrożnie, nie? To jest to, co ci mówiłem. W sensie, no nie wiem, czy się to opłaca. Chyba się tego nie opłaca, chyba lepiej to na później zostawić. I w razie czego później to będzie tajna broń. Rozwij skoczka, bo generalnie ja znam teorię w tym debiucie, a A6 to jest taki ruch, po którym on może się pomylić, po prostu, dlatego to zagramy. A teraz, jeżeli tu się obroni przed tym, to teraz tak, normalny rozwój, skoczek F6 i malfight tutaj ukryty, na razie, nie? Mm-hmm. Podskalowanie. Jeszcze swój moment będzie miał w tej partii. I plan jest taki, żeby na spokojnie zaraz D6, roszadę zrobić, nie? Tak. I potem możesz coś kombinować tutaj z tym. Będzie dobrze. No jeszcze piąty poziom po tym zasłonięciu. No tak. Jeszcze szóstki nie ma. Ale to się wydaje spoko plan, bo jest łatwy do zapamiętania. Bo widziałem, tak, też mi się tak wydaje. No właśnie, też mi się tak wydaje. I założenia też są takie łatwe do zapamiętania, nie? No i co teraz zrobisz? No on pewnie będzie się czaił, poczekaj, jakby się czaił tutaj, to ma sens? Żeby mi przerwać ruszadę? Ja mogę ruszadę zrobić po prostu. Wyprowadza się po prostu. No możesz. I on pewnie też krótką zagra. No i teraz... Zastanawiam się, może koniem tutaj i mu to zagrozić temu? No bo ten koń blokuje tego malfajcika, to jest sens? Tylko, no ale uważaj, właśnie na takie ruchy musisz bardzo, bardzo uważać. To jest złe? No, zobacz, jak tak pójdziesz, to ja cię... Ja już nie widzę, już można FF dać tu, nie? No. No więc takich ruchów nie ma przypadkiem, nie? A może tym i to mu zablokuje? Chyba żeby koniem wchodził.
Nie, bo może... Mówisz, że D5? D5 nie, bo no 3 razy. A ty 2 razy tylko bronisz, nie? No to może tym pionkiem. Tutaj po prostu D6. O, po prostu tutaj, o jedno pole może, co? A tu będzie okej. Okay. No dobra, dobra. Czyli o jedno pole w razie. No, bo teraz będziesz się czaił właśnie na ten ruch, żeby tu wymienić. Rozumiesz? No ale... Zobacz, dobra, widzę, dobra. Tak, dokładnie. Teraz jest ten plan, żeby koń G4, jeżeli on nie zagra jakiegoś F czy tej pionkiem, no to plan jest taki, żeby zagrać tu, zabić tego obrońcę i wtedy goniec, uruchamia się ten malfight. Malfight nagle 6 poziom wbija, tak? No tak, tak. I zaraz będzie erkował tutaj. I możesz zaraz jeszcze tam hetmana dołożyć w ogóle, nie? To byś miał raz, dwa, trzy figury tutaj, dlatego... I mi się wydaje, że on pęknie nie po prostu, mnie się pomyli. Mnie nic, no, miej nadzieję, poczekaj chwilkę. Jestem Żydem. Dziękuję za spoko. I za słowa dziękuję wcześniej. Dał na Goliborda 5 zł. Siema wszystkim. Sparta, pamiętaj o założeniu maski na turniej plus 1000 do skilla. XD. Czyli co, może powtórzymy? Dobra. Dobra, to ja gram biały, ty grasz czarny. No dobra, to ja idę tutaj. No dobra, to ja to biję. Tu było o jedno pole. No wiadomo, chodzi o tego malfighta przyczajonego, nie? Tak, i to jest. Dobrze. I teraz jestem ciekaw, co zrobisz, jeżeli tak zagram. Jak ty grałeś tak, no to ja po prostu szedłem to. No a zobacz. Co? A, dwie rzeczy! Jezu, widzisz? No. Już głupi jestem. To musisz... Nie, spokojnie, Sparta. Patrz. Ja już zaprogramowany na jedno wyjście. No, ja rozumiem. Ale na spokojnie, patrz. E4, C5, skoczek F, czy skoczek C6, gra D4, tutaj to jest to, co mówiłem, że w midzie... Nie tu, tylko tutaj tradzik, na spokojnie, nie? Na razie, minionek za minionka. I teraz ustawiamy malfighta, ale ten malfight, jeżeli nadarzy się okazja, to nagle dostaje plus 5 poziomów i może bić tutaj. No tak, tak, nie? Tak, dobra. A jak się nadarzy okazja, no to ma ciągle 5 poziom, dopóki tam się nie ta okazja nie przydarzy. Mhm. Rozumiesz? Tak. Czyli po prostu... No. I teraz... No dobra. No. Czyli ja idę teraz malfight ma powiedzmy, jak już tutaj stoi, to ma 5 poziom, nie? Jest przyczajony. Mhm. I musisz po prostu sprawdzać co chwilę, czy nie wbił 6. Bo jak wbił 6, to znaczy tutaj ten skoczek jest niebroniony, to wtedy dziabiesz figurę. Po prostu. Mhm. A jak tutaj się obroni, no to cały czas malfight ma 5, jeszcze musi poczekać. No dobra. Jeszcze musi poczekać na swoją moment, nie? Mhm. No, czyli jak zagra tego gońca tu, tutaj? No to ja idę tutaj. No, dokładnie. Teraz tak, jak się nie obroni w ten sposób, tylko na przykład zagra tak, to co zagrasz? No to ja idę tymi dwoma. Dokładnie, i to jest bardzo dobre. Jeszcze pytanie co po tej tradzie. Czy warto to brać? Tym pionkiem? No musisz. I wtedy będą trzy. Bo jak nie, to bez figury. Bez figury staniesz inaczej. Czyli to jest wymiana hetmanów po prostu, ale też roszady nie będę mógł zrobić. Czyli no, on na lepiej no dokładnie, chyba wychodzi. Ale pamiętaj to, co ci mówiłem. O tym, że granie te trady mogą być dobre dla ciebie. No masz szacha teraz. No właśnie myślę, w którą stronę, czy do góry, czy tutaj. Ale chyba no lepiej tu. Na boczek, żeby gońca nie blokować, nie? I teraz uważaj. No tak, właśnie. Teraz pytanie. Czekaj, mogę gońcem wyjść, żeby ta wieża jakby coś stała tutaj. No, bardzo dobrze, dokładnie. Tylko no, pytanie... Wystarczy, że wyjdziesz gońcem i wieża będzie trzymała tu. Pytanie, gdzie tym Powiem gońcem? Tak, jeżeli taką pozycję dostaniesz, to już będzie dobrze. Mhm. No, masz dwie opcje, bo możesz ustawić na tą przekątną. Albo możesz tego gońca nawet na E6 dać. No właśnie, ja myślałem na tym E6. Żeby te gońce tak sobie strzelały. Tak. Dwa malfighty! No, dwa malfighty, popatrz. No to ja bym tu uszedł. No dobrze. No dobra. No nie wiem. Teraz tego konia chyba wyprowadzę, bo stoi taki zamknięty. Dokładnie. Dobra, myślę, że tutaj w miarę to ogarniasz.
Myślę, że tutaj sobie w miarę poradzisz. Jeżeli tak by doszło, to byłoby naprawdę dobrze. A czy Białymi się boisz czegoś, czy coś ci powtórzyć? Znaczy Białymi... Granie Białymi co gramy? No włoską, ja... tak? Tak, włoską gram. Chyba, że on cały tydzień się uczył kontry na włoską od Mariancello. A dawaj zagraj jeszcze partię, to zobaczymy jak sobie radzisz. Ale i coś poprawię w razie czego. Na czeską? Tak, na czeską, no. Kurde, tak, czeską. Czekaj chwilę, muszę telefon odebrać. Dobra, czekam. Halo? Dobra, jestem. Dobra, to wchodzę na czeską. Dobra, dawaj, na czeską, gramy czeską. No czeska. To będziesz tam follow mod? Coś takiego jak wcześniej, czy jak robimy? Tak jak zawsze, że klikam follow i oglądam twoją partię. Dobra, to mogę już zacząć. Tak. Dobra, to jedziemy. O, czarne. O, czarny mi git. Ale win szybki. Dobra, nie. S. Ale szybki, to dobrze tutaj owocuje. Znowu czarny. No i git. Można przetestować od razu. O Jezus Maria, on ci tego nie zagra akurat. Dobra, możesz porzucić tą partię. A skąd wiesz, że on tak nie zagra? Po prostu sflaguj. Myślisz, żeby tak nie zagrał? No dobra. Chyba, że teraz pomyśli tak. Widzę, że tak się nie zna obrony, to tak zagram. Ale nie, jak mówisz, że on jest taki nie najlepszy w openingach, czy jak to się tam nazywa, to tam meczujesz go, jak zagra ci D4, to pamiętasz, że meczujesz, to już mi pokazywałeś, że D4 to wychodzisz też D5, nie? Też od was przed Hefmana. I tam figurki, pamiętaj o tym, żeby rozwinąć, no ja zawsze postaraj się nie podstawić, będzie git. Dobra, graj! Zawsze jak ktoś grał tego, z Hetmana, to ja po prostu grałem takiego lustrzane w sumie grę. No. Poczekaj, czy mi tu coś... No dajmy, ja wychodzę po prostu. Zostaje mi informacja, to Twitcha to wynika, że ryba dzisiej nie ma dnia do szachów. Więc nasze szanse wzrastają. Jak to widz Trypsona ukryty. Ale przecież wikintuje tutaj. Ej, słuchaj, ja mam taki plan. Ja mam taki plan, słuchaj. Idę koniem tutaj i jak nie zobaczy, to wchodzę tutaj. Dobra? Nie widzę twoich strzałek jak coś, ale dawaj. Koniem na G5 i jak nie zobaczy, to koniem na F7. A nie chcesz piona? A nie chcesz piona zbić? A nie chcesz piona zbić od razu? A, to jest to samo w sumie, racja. I potem dokładnie, tutaj. Jeszcze pioneczka bierzesz. Jaki ja głupi. Ty, nie zobaczył. A nie, on może zrobić mi to samo. Nie teraz! No, to co teraz zrobimy? Roszadę chyba zrobię, dla bezpieczeństwa. Chociaż czekaj. No może być roszada. Roszada wygląda świeżo. Hetsy, nie teraz! No, sorry, że się drę. Spoko. Po tej grze na chwilę przerwa. Nie, no też to zrobił. Chłop gra tak jak jest ja. Jest git teraz. Wiesz co możesz zrobić? Możesz bardzo fajny ruch zrobić. Możesz skokiem go tam dojechać. No właśnie, ja myślałem o tym. Patrz, chodzi o to, że bijesz tu. Ale poczekaj. Czekaj. Muszę doliczyć. A nie, to mi się opłaca. Dwie figury za wieżę się opłacają? No właśnie nie. Nie? Wiesz co, graj na aktyw... No nie, no co ty, dwie figury są lepsze od wieży. Ale wezmę też pionka. No ale to wiesz, ten pionek tutaj... Dobra, ja zrobię C3 pionek i potem D4 pionek najwyżej. Albo wyjdę koniem i tego przepędzę stąd. Tylko sobie zablokuję tego... Dobra, zrobię tak, bo czas leci. Już 2 minuty. Zrobię tak i potem D4 drugi pionek. O. Skapnął się, czy to zrobię. Ale ja mogę tu dalej zagrać. Bo to mi się opłaca, bo mam tego pionka w centrum. O, dobrze. Zobacz, jest bardzo ładna pozycja teraz. Witam widzowie, jak coś się nie patrzę na czat teraz za bardzo, bo też tam jakieś podpowiedzi, ja nie będę i tak mógł używać czatu. Sparta, ty znasz wartość bierek, nie? W sensie punktowo? Jaka bierka, ile punktów? Tak. Nie pamiętam, chyba jest wieża za 6 punktów, w sensie... nie, za 5. Ty, co on robi? Jest taki co on robi? Jakby. Ale zobacz, co on robi.
Czemu on to oddał za pionka? Przecież on coś musiał wymyślić. Ty, on oddał gońca za pionka. Dobra, słuchaj. Znaczy nie, tam wymienił po prostu. Ale słuchaj, słuchaj Sparta teraz. Zapamiętaj. A, za Hetman 9. Hetman Sparta, 9. Sparta, Sparta, skup się. Hetman 9, wieża 5, skoczek i goniec po 3. Mhm. Pionek 1, okej? Okay? No tak. Pamiętaj. I pamiętaj, że dwie lekkie są lepsze od wieży. Dwie, no właśnie, bo ja często, ja myślałem sobie, że lepiej właśnie wieżę wziąć niż dwie lekkie. Ale dobra, jak mówisz tak, to będę się starał grać tak. Ja myślę, żeby hetmanem wyjść na F4 i najwyżej będzie tutaj sobie stał. To jest spoko? W sensie na F3, hetmanem, tak? Na tym, gońcem na F4. I będzie tego pionka krył się na środku. Takie coś. Najwyżej przegrałem. A no, no, no dobra, spoko, spoko. Nie, no, po prostu zawsze sprawdź, jak masz jakiś ruch, nie, do mm-hmm. zagrania, sprawdź, czy cię tam przeciwnik nie zbije. Dobra? No dobra, dobra, dobra. Czyli tak, taka lista. Granie, Rybson robi ruch i ty sprawdzasz, czy on ci czymś nie zagroził. Jak ci czymś nie zagroził, to sprawdź, czy jakie ruchy masz do zagrania. Tak? Mm-hmm. Jak widzisz jakiś ruch do zagrania, to sprawdź, czy tym ruchem nic nie podstawiasz. Okay, w sensie, okay. że zagrywasz i wiesz, i tam nagle hetman jakiś czyha, no, rozumiesz? Tak, tak, to taką tak, listę, tak. Czy najpierw sprawdzasz, czy ryba ci jakieś krzywdy nie chce zrobić, a potem szukasz jakiegoś ruchu. Jak masz jakiś ruch, to sprawdź, czy tam ci przypadkiem nie zbije za darmo, nie? No dobra, dobra, dobra. No to dużo rzeczy. I będzie dobrze. Kurde, to ja muszę bardzo szybko te debiuty, bo... Ja potem ja czasu tracę na początku dużo. Bo sam początek mi tyle czasu zabiera. Nie no, wchodzę tutaj. I będę miał gońca tu, tylko no nie wiem, czy goniec jest dobry w tym miejscu. Ale lepszy niż nie. niż jakby miał mi zbić. Albo niż jakby on miał pionka tu. O Jezus Maria. Nie no, wymiana po prostu. W sumie... Chyba dla mnie lepiej, bo ja mam wieżę wyprowadzoną na tej linii. Jak on by tu próbował wieżą, no to przecież ja to zbiję za darmo. No dokładnie, dokładnie. Dobra, on wie, na wieżę się czai. Teraz pytanie. Ty, widły w plecy mu wbijam! On o tym wie? No, ty jesteś szef Spartiatics, to mi się podoba właśnie. Takie rzeczy chcę, żebyś widział na turnieju, naprawdę, i będzie dobrze. Ta, ja i widzenie czegoś. A, już no, no przecież widzisz. No teraz widziałem, ale no to, bo to jakiś debil jest. Ty, zobacz co on robi. Przecież on mi... A, no za co on robi, właśnie, zwróć uwagę. Goniec za gońca. To czekaj, w sumie te widły nadal zostaną. To ja najpierw się ruszę gońcem, a te widły nadal będą. Czego ja się obawiam? Ty, chyba pionek za darmo. Tylko goniec będzie tak ustawiony tam daleko, ale... Ale nie wiem. Dobra, wiesz co, biorę tego pionka. Mogłem się też cofnąć tutaj. A nie, tutaj nie mogłem, bo koń. Mogłem tutaj. Na F4. Ale chyba warto. Bo jak on wyjdzie tą wieżą u góry na C8, to ja sobie po prostu wrócę się tym gońcem i tyle. I nadal ma te widły. Także wygląda to git wszystko. Ja pierdzielę. Nie, czekaj, przecież to jest nadal dobre dla mnie. Co ja gadam? Goniec za co to było? Za pionka. No dobra, lecimy po to. Jest git na razie, Sparta. Bardzo dobrze. Dobra, nie wiem co on wyprawia. Czyżby się... A, nie, czekaj, tu pionkiem. Koniem wyjdę, bo stoi taki biedny, nie? Koniem wychodzę, tutaj. I potem może do centrum. No jest dobrze. Na razie jest w miarę w porządku.
Nie, nie dodawaj Phoenix nic. No i zrobił to, co miał zrobić. To ja po prostu się wycofam tutaj chyba. Albo... Nie, tutaj. Dobra, słuchaj, panda, masz timeouta na czacie. Mówiłem, nie podpowiadajcie, a ty napieprzasz te podpowiedzi na cały czat. 8 godzin. Koniec z twoim kibicowaniem na dziś. Dobra. Idę koniem tu. Ja jestem do przodu, więc wymiany są dla mnie worth, prawda? No oczywiście. Tak jest, tak jest. Dobra, zobaczymy co będzie. Chyba na to nie pójdzie i ucieknie. W sumie czasowo jest... Dobra, poszedł tam. Ale co mi może? Nic mi nie może zrobić. Wiesz co ja myślę? Kurde, nie, poczekaj, nie, bo tym piorkiem się ruszył. Mogę wieżą wyjść na D6. A nie, bo potem nie zbiję tego konia i tak. Czekaj, a jakby wieżą wyjść na D7 i po prostu zbierać pionki, to ma sens w ogóle, czy konia lepiej wystraszyć? Mówisz, że wjazd? Ja wydaje mi się, że ten wjazd jest dobrym pomysłem. No dobra, to robię ten wjazd. No wiesz, no wbita na siódemkę, nie? No. Nie no, panda, cofnąć tego timeouta, ale nie rób tak. Nie mogę być taki zły dla ciebie. Weźcie, ucofnijcie. Tylko jak zrobi tak znowu, to na 24. No nie wiem, co on zrobi za bardzo. A, czyli on takiego pionka chce mi oddać. O kurde. Dobra. Dobra, idę koniem. Tutaj. O, to mi się podoba. Jaki jest cel? Powiedz mi jeszcze. Znaczy, wieżę wezmę, jak nie, wieżę wezmę, jak nie ruszy w sumie. Znaczy, też jest F7. No, o, dobrze, dobrze. Dokładnie, dokładnie. Zobacz, ile razy atakujesz to F7 w ogóle. No mam... A, ja mam tam 3 racje, bo wieżą wyszedłem wcześniej. Jaki ja głupi. Ja myślałem, że tam mam 2. I dlatego nie byłem pewny. Dobra, i czekaj, czekaj. Wieża za wieżę. Teraz pytanie, jak to dobrze zrobić? Jakbym wszedł teraz gońcem, to to będzie najlepszy ruch. Bo on mi odda wieżę i ja będę miał gońca za wieżę. To jest dobre! Mam nadzieję. Chyba, że ucieknie tym do tyłu. Nie, dobrze! I teraz wieżą wchodzą. A nie, to jest... Jeszcze konia mi weźmie. A nie, bo koń jest skryty gońcem. Dobra, oro. Jak weźmie tego konia, to już FF może dawać. Dobra. A nie, bo mi weźmie wieżę. I teraz pytanie, co jest silniejsze? Nie, poczekaj. Punktowo ja będę niby do przodu. Bo będę miał wieżę plus gońca i więcej pionków. Dobra, robię to. Jestem do przodu, to idziemy na te wymiany. Dobra, teraz trzeba jakieś oro szybkie zrobić. Zobaczymy, co z tego będzie. A nie, tam jest ten koń. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. D6.
Draco 5661 dał na Goliborde 5 zł. Etsi jakiegoś kapcia chce od pół godziny kekw. Dziękuję bardzo. No nie wiem, będę pionkiem szedł. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem jednak tą wymianę, bo teraz będzie mi trochę trudniej. Niby jestem do przodu, ale... ale nie wiem, jak to wykorzystać tak dobrze. Dziadyga. Wiem. Jest bity ten koń, jak się tylko gdzieś ruszy. Nie, nie jest. Ale jest gówniano ustawiony. Tylko może wrócić w sumie. Ej, Kecy, zaraz ci dam to, czekaj. Tego konia muszę mu jakoś przestraszyć. Jak to zrobić? Nie wiem. On pójdzie teraz koniem na C4. Co, to ja wierzę do góry po prostu. Nie, bo go... O kurde, on mi tu widły wpieprzy. Ale odwaliłem. Ja pierdziele, co ja zrobiłem? Nie, poczekaj, to niezłe widły. Jeden za jeden, dobra. W sumie, jak jestem do przodu, to dla mnie Worf. Jeden za jeden. Dobra, królem muszę coś porobić. Dobra, idę królem. Oro robić. Chwila. I znowu to robi. Chwila, gdzie to było najlepsze wyjście? Dobra, muszę szukać tego szacha na niego. Nie, jak pójdę tu. Dobra. Jezusie, ja to na czas mogę przegrać. Teraz to widzę. Jak zwykle. Boże, czas jest moim największym wrogiem, a nie Rybson. W sumie. Nie, właśnie nie. Co się ten czas kontroluj, wiadomo, ale... O, żebyś pozycji za sobą nie podstawił. Mogłem wieżą tam podejść i potem zbiłbym pionka i bym biegł po prostu. Chociaż nadal mogę to zrobić. Gońca mi planuje wypieprzyć. Ja to nie wiem, ja poszedłem na te wszystkie wymiany, ale jak teraz patrzę, to czy to mi się wszystko opłacało, no bo ja... Ciężko mi to oczywiście, że się opłacało, Sparta. Plan, jeszcze raz plan. Jaki masz plan? Powiedz mi. Chcę zbić tego pionka i lecieć na wygraną. Tak, a potem co? No lecieć białym. Ale jak na wygraną polecisz? No białym pionkiem. No tak, i lecisz tym pionem, nie? O to ci chodzi. Tak. No tak, dokładnie, tak. Dawaj, bo plan jest prosty. Czekaj, coś mi zrobił? Ja już obsrany, że mi coś zrobił. Ty! Dobra, dwa konie zawierzę. Worf w tym momencie, jak jestem tak do przodu. Robimy to. I teraz pionek leci. Dobra, oro. O kurde, w dupę. Co ja zrobiłem? Jaki miałem. I plan teraz, królem po pionki, nie? Ta, królem po pionki. I oro robimy, nie? A potem matowanie hetmanem. Ciekawe, czy pamiętasz.
No, pamiętam. W miarę. (grywka) 54 sekundy, to jest prawdziwy egzamin na Chunina. Dobra, lecimy. Chyba Chunina. On tego zbić tak. Dawaj, 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 dawaj! A czemu nie szedłeś do przodu po prostu? Nie mogłem. No teraz już nie iść. Teraz się zorientowałem. Wcześniej mogłeś, bo... No, już uciekłbyś mu. No. A on idzie typa tego... Ty! Olewam tego gońca! Samym tym go strzachuję! Wypieprzone w tego gońca w sumie. Dawaj! Oro! O kurde, co ja robię? Popieprzyło mi się wszystko. Dobra, już wiem jak, już wiem jak. Dobra, dobra. O kurde. Nie, nie, pamiętam, pamiętam. Nie będzie pata dzisiaj. I na premówikach, jak mistrz świata. Jezus, nie tu poszedłem. Ja pierdziele. Nie, dobra, to nic złego, nic złego. Misklik to był. Misklik. Dobra, nic się nie stało. A, mogłem szachmat zrobić. Dobra, teraz nadal mogę. Jezusie. Dobra. Miałem 3 razy zabał przy tym matowaniu. Czat potwierdzi, ale... Nie no, pamiętam. No generalnie... Dobra, jeszcze jedną partię dawaj, bo chcę czarnymi tak, zobaczyć. Tak. Poczekaj chwilę. Sekunda przerwy i zaraz dalej. Dobra, dobra. Ale oro zrobione, nice. Dobra, gramy dalej. Next, tak? Next. Tak, a wiesz o tym, że w tej partii mogłeś parę razy dać mata, nie? Wiesz o tym? W sensie jak matowałeś Hetmanem. Jak teraz matowałem? Tak, tak, tak. Wcześniej już mogłem pamiętasz, dać? Pamiętasz jak się daje mata? Tak, że król nie musi być wrogu, wiesz o tym, nie? Ale wiesz co? Ja uznałem, że bezpiecznie tak będzie. Także ja nawet nie myślałem o niczym innym. Aha. To już był bot. Ja wolałem aha, no tak, dobra, bo się dobra, bałem, że dobra. Dam pata przypadkiem. No, no spoko, dobra, spoko, spoko. Dobra, dawaj nexta, dawaj nexta. O, czarne. O, czarne, git, git. Jak jest, wyjdzie git. Od króla, to już jest plan realizowany. O, oro. Teraz zobaczymy masz... jak ten twój Malphite na 5 poziomie. No, ja już się boję o niego. Ty gra wszystko jak trzeba. Ja się nie boję. Ty, no, poczekaj. To chyba Nostradamus jestem. Dobra, wszystko jest okej, okay. Dobra, poczekaj, poczekaj, dobra, pyk. I teraz pytaj... Dobra, ty zobacz co robi, on gra wszystko jak trzeba! To jest widz! Nie, poczekaj, o co chodzi? Ty, co się dzieje? Poczekaj, poczekaj, żebym teraz nie spieprzył, teraz... Poczekaj, poczekaj, jak ja zbiję... Dobra, on ma podbiciem 2, ja też, poczekaj, ja zbiję... On zbije, ja zbije. Dobra, nie opłaca się. Idziemy tymi, tak? Dobra, idziemy tymi. Dosyć tego. Nie ma czasu. Muszę szybko grać. Musiałem sobie policzyć dla bezpieczeństwa, żebym nie spieprzył lepszego zagrania. Dobra, on zagrał tak. Czekaj. Czy to jest goniec za darmo? Ja czy ten? Nie, nie, nie. Jaki goniec? Co ja pieprzę? Nie, dobrze zagrał. Nie, poczekaj, poczekaj sekundę. Nie no, co on robi? Już, dobra, idę tak w sumie. Nie, poczekaj. On ma 2, ja mam 1. Uff, jak ja już zgrzany. Poczekaj, nie, mogę wyjść teraz koniem. Jak on mi weźmie to, to ja mu to zbiję, to mi się opłaca. Czekaj, on ma 2 ataki na tego pionka. Ja to zbiję, on zbije ko... Nie,
on zbije koniem, ja to zbiję i on mi da szacha. I co wtedy? Czy to się opłaca wszystko? Nie, to się opłaca, bo ja wyjdę tutaj najpierw. Nie, co ja zrobiłem? Robi to, co ja przed chwilą mówiłem. Nie, dobrze! Nie da mi szacha, zablokuję koniem. Pokczam. Ja pierdziele, mogę już dać FF? Już się ma co grać. Ja pierdziele. Ale nie, bo on mi tu i tak... Jezus, co ja odpieprzyłem? Już nie ma co grać. Dobra, czekaj. Dobra, teraz konia sobie... Dobra. Co ja odpieprzyłem? No nie wiem. Mogłem chyba... Dobra, on się tu wraca. Spatia, tak po tej grze zagramy razem, okej? Okay? Jeszcze, tak, jeszcze tak tego Sycyla omówimy, bo... No, znaczy, granie, musimy omówić tego Sycyla, bo tak, nie może być w takiej sytuacji, że bez wieży stoisz, nie? No właśnie. Ale, no kurde. No, omówimy sobie i potem zagrasz ze mną, okej? Okay? No dobra, dobra. Tu generalnie możesz Hetman C7 zagrać i jest szansa na to, że tam wieżę odbijesz, jeżeli przeciwnik źle zagra. Że wiesz, Hetman C7 i patrzysz się na punkt C, czyli ten malfet zaraz będzie odpalany, co nie? No właśnie myślę. Czekaj. Hetman C7, czyli tutaj bym po prostu wyszedł i atakujemy tego konia. Nie, poczekaj. Czy on by... w takim, dobra, widzę to. No dobra, zagrajmy tak. Dobra, widzę. Ale czekaj, bo... Jak ja bym wszedł tym malfightem w tego konia... Nie, no dobra, to się opłaca. Ale on potem ma królową tam, poczekaj, już mi się pieprzy. O, teraz się wybronił, nie? Znaczy spokojnie, no tak, spokojnie, tak. Wybronił się teraz, zobacz po prostu. No nie wiem, czy tego gońca mu straszyć pionkiem po prostu? Na E6? Chyba, że... Możesz. Jak jestem do tyłu, to nie ma sensu w ogóle. Gra, staraj się atakować. Znaczy, musisz próbować atakować, nie? Bo trady nie mają sensu, ale atak jak najbardziej wskazany, nie? Żeby coś zyskać na szałownicy. Kurde, ale... Że on mnie tak złapał, poczekaj, ale ja nie wiem za bardzo... Jak ja się mogłem przed tym dołem bronić? Ja musiałem tego gońca jakoś dużo wcześniej zablokować. Dobra, wiesz, co ja zrobię? Ja bym próbował tego drugiego gońca wystawić jakoś. Tylko nie wiem, on teraz roszadę zrobi po prostu. Co ja sobie myślę? W ogóle. No nie wiem, pionka do centrum dam. I wieżą może wyjdę w następnym ruchu. Teraz ten malfaj to nie działa, zobacz. Co ja zrobię? Malfaj to mi krzywdę. Nie, ale już gierkę i temu sprzedałeś. I czemu itemy sprzedałeś Malfajta? Ale poczekaj! Mam plan! Itemy sprzedane na Malfajcie! Mam giga plan nadal, pokażę ci, pa! Tutaj koń! I teraz w ogóle ten... Ale... Nie, to jest dobre. Ja mam taki plan teraz. Ja pierdziele, Zara FF. Już nie ma co grać. O Jezu, przecież... Ty, poczekaj, on by poszedł koniem na E7, to by mi wziął gońce za free, nie? Bo byłyby widły, jak ja bym to odbił? Ja pierdziele, co ja robię? Zaraz to przegram. Teraz koniem się nie mogę ruszyć. Niczym się nie mogę już ruszyć w tej grze. Nie wiem, to już jest przegrana gra, wydaje mi się. No ale dobra. Lecimy. On mi zbije to. Nie, dobra.
Zróbmy tak. No ta. Jo! Prawda FF-a, zapominamy o tym. Zapowiadamy o tym. Jezus Maria, ty! Dobra. Nie, chodź, dobra, chodź. Już córę dam w tym turnieju. Tak, tak, chodź dalej czeso. Nie, 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 chodź dalej czeso, musimy dopracować ja tego. Ja pierdziele, no. Co ty się działo w tej grze? Nie, nie. No ale właśnie tak moje czarne wyglądają. Że umiem szablon początkowy, a dobra, jak obróć szablonice. No ja mam na czarne. Czekaj, bo ty masz... Mamy nadal ten sam pokój? Tak, tak. Tak, tak, tak. Jesteś? Tak, tak, dobra. No, ruszyłem. I patrz. Zrobimy... zagramy pod... Zrobimy naprawę tego debiutu, bo... Ale on jest krzywy. On idealnie tutaj zagrał. Ten pieszek jest okej, okay, ten plan. No, widzisz, widzisz. Poczekaj, poczekaj, nie rób ruchu od razu. Oj, sorry. I teraz on zagra gońc E3. Tak, tak, i potem drugim. I moment. Zrobimy tak. Dobra, zagrasz D6 na razie. Dobrze. I, o, mam plan nad naprawieniem tego wszystkiego. Granie plan wygląda w ten sposób, że tutaj, nie? Mhm. Potem końcem tutaj, żeby bronić skoczka. I potem ten plan dopiero A6, B5. Mhm. Wiesz, ten ruch tutaj jest po to, żeby obronić najpierw, żeby nie było tego ataku, ani wymiany hetmanów, a potem lecimy na niego. I full malfight tutaj zadziała. Aha, no dobra, ale... No bo on podoba teraz, się plan? On teraz wyszedł tym, tutaj. No właśnie, właśnie, no. No i ja i wtedy teraz, mam po prostu no, wyjść tym tutaj, tak? No i co, a co ty na ten ruch? Aj, że on może w następnym ruchu szacha widać. Czekaj, poczekaj, to ja muszę jakoś to zablokować. Jezusie, jak ja już zgłupiałem od tej gry. Chyba, że konia wyprowadzę po prostu na F6. No, możesz, możesz, tak, tak. No i będzie okej. Okay. Będzie okej okay wtedy, po prostu zablokujesz, nie? Mm-hmm. I też co roszadę. Po roszadzie? Też roszadę bym chyba zrobił. No, no, a, no dokładnie, dokładnie, możesz na spokojnie. To taka wersja taka spokojna, nie? O, dokładnie, to jest dobre. I czekaj, jak on wyszedł tym pionkiem tutaj, to warto iść nadal tego? To kombo? Mm-hmm. No policz, czy warto. Czekaj, no ja będę... On będzie miał tu dwa. To i to. I konia jeszcze! A ja tu będę miał tylko pionka. Nie, no to ci się nie opłaca tego. Czekaj. No dokładnie, nie opłaca się B5. No. Więc możesz na przykład zagrać taki ruch wieżą, tu żeby wieża uderzała tu i tu. I teraz grozi coś takiego, że patrz, że wybijesz, on wybije, a ty mu wieżą gońca, tak pyk. No tak, dobra, figurę więcej, dobra. Nie? No, tak. No. Mega dobre, nie? No, to jest dobre. No. Jeszcze potem... Jeszcze kurczę, co tu jeszcze? No, to już będzie dobra pozycja, potem możesz to wzmocnić, nawet że hetmana dajesz tu, masz dwie figury, które strzelają. Mhm. I będzie okej w miarę. Kurde, tymi czarnymi to naprawdę jest ciężej dużo, nie wiem, nie powinno być... Dobra, nie, dawaj powinny jeszcze być pomarańczowe zamiast czarnych, bo to byłaby różnica. Dobra, dawaj jeszcze sobie powtórzymy sobie jeszcze. Nie to, tylko ubijesz oczywiście. Zabiję i co dalej grasz? Poczekaj, jak ty zbiłeś. No dobra, no to ja idę tu po prostu. Mhm. Poczekaj, na to ja miałem grać po prostu ten ruch. Tak, tak, tak. No i tutaj wystawiam ja swojego gońca. No, na królową. No w sumie jak ja tego nie zobaczę w grze NBA mata po iluś tam, nie wiem, to jest ledwo parę ruchów. Boże. Nie, muszę spokojnie. No musisz zobaczyć. Pamiętaj zawsze, że po jego ruchu zobacz, czy jakieś krzywdy ci nie może zrobić, nie? Czy nie może ci czegoś zbić, zamatować, rozumiesz? Sprawdź, no tak, po prostu. Tak, tak. Bo ten jego ostatni ruch generalnie co, z jakimś planem jest. No nie? Tak, tak. Więc jego ostatni ruch jest najważniejszy. Zawsze spójrz sobie, co zagrał jako ostatnio i zobacz, czy ci coś nie atakuje, a potem dopiero pomyśl co dalej. Mm-hmm. No dobra, dobra. A jak zagra na przykład tak, to co robisz? Poczekaj, ale co z tego, że zagra tak? Co to zmienia? W sensie... Co, będzie... Nie, poczekaj. Co coś to zmienia?
Czy ja mogę swój dalej plan realizować? Dalej to? Nie, poczekaj, to... Czekaj, on tym pionkiem nie wyszedł, no to mogę lecieć to. Nadal. O, dokładnie, dokładnie. Dobra, więc tak, Sparta, dla ciebie zadanie numer jeden to zastanowić się, po co zagrał tamten przeciwnik. Dobra? Bo generalnie on zagrał zawsze z jakimś celem, więc dla ciebie top jeden zdanie, które sobie musisz zadać w głowie, to po co on tam zagrał? I jak sobie odpowiesz na to pytanie, to znajdziesz, o co mu chodzi, no i się obronisz przed tym. Dobra? No tak, ale poczekaj, jakbyśmy to dalej teraz to dograli? Jakby to dalej wyglądało? No dobra, wydaje mi się, że tu na przykład. Ale czekaj, nie opłacałoby mu się tutaj bić, bo teraz się tak zastanawiam. Jakby zbił tego pionka koniem, tego pionka koniem by zbił. Mm-hmm. Ja bym to zbił, no i on by mógł dalej bić. No i co? Wychodzi na zero to? O, generalnie tutaj masz bardzo dobry ruch chyba. Bo jak ja to robię, no to on też wejdzie. Tu. Ja tu biję z szachem. A, to teraz patrz, teraz możesz zbić skoczkiem i wtedy goniec broni tutaj. A, rzeczywiście. O, widzisz, masz figurę więcej. Spokojniej, no tak. No, no, no. Kurde. No, także się nie śpiesz, jak robisz ruchy. Zastanów się, czym lepiej zbić. Czyli tak, zasada numer jeden i to sobie do głowy wbij. Po co zagrał tak mój przeciwnik? No dobra. A drugie, jak zagrać najlepiej? Ty możesz. Mhm. No i te wszystkie plany, o których mówiliśmy. No ale dawaj jeszcze jedną partię czarnymi na tym. Na czeską. A jak białe da? To olać? Czy zagramy też? Nie, nie. A czekaj, dobra, no, dobra, jeszcze na czeską i potem zagramy. Dało białe na czeską. Faktycznie. No to dawaj, abortuj. Dobra. Czy flaguj to? I dawaj nexta. Dobra, som. O, git. Tylko jak Ryan Gosling ma pierwszą literkę w niku tak jak ryba i drugą też. Także wyobraź sobie, że grasz na Rybsona. Dzięki Jasku za rajda. Dzięki wielkie. On szybciej to zrobił, ale czy to ma znaczenie? Bo on wyjdzie królową. Jak ja to zbiję pewnie. No, to jest dla ciebie mimo lepsze teraz, bo możesz, pamiętasz, strajdować się zawsze no tak, w centrum, tak, nie? I dalej wyjście tym skoczkiem. No, no. A no tak, zgodnie to w sumie z tym wychodzi na to sa. No to samo w sobie wychodzi. Tylko, że on ma to tutaj. Ale co za różnica, dobra. To my dalej plan swój realizujemy, tak? Czyli ja teraz... Tak jest, tutaj. Kapitanie. Zobaczymy, co on będzie wyprawiał. O kurde. No ciężko będzie. Dobra. On no na pewno nie jest łatwym przeciwnikiem, ale... Ja w ciebie wierzę i czat w ciebie wierzy. No ja tak samo. I myślę, że każdy tak wiesz, po cichu liczy na to, że ten, który jest faworytem, to odpadnie. No myślę, że tak jest. Widzowie Rybsona mają nadzieję, że odpadnie i luj. Dobra, czekaj. Ale zblanderował gość granie tym ruchem. Ja na to mogę grać naszą taktykę, czyli po prostu iść Malfight. No, a zastanów się, czy Malfight 6 nie wbił. Zobacz, czy czasami Malfight 6 nie wbił. Ja pierdziele, i widzisz? Ja bym tego chyba nie zobaczył, to jest problem. No mogę wejść na spokojnie po wieżę za darmo. No za darmo jeszcze nie, znaczy jeszcze będzie mógł się obronić, ale generalnie, no widzisz. Znaczy Malfight no za końca, już, nie? Za gońca mam na myśli to, no, ale to jest dla mnie jak za darmo. No kurde, racja, jak się gońcem ruszy, to od razu wie, że jest... No, prosty ruch. Ty, jak on by to obronił królową, to już jest oro. Nie no, chyba... Ty, co on robi? Poczekaj! Ty, ale ja mu biorę gońca z szachem i potem idę po tą wieżę. Co on robi? Ty, co on robi? Ale to troll był, zobacz, cura już dał. No, to jakiś troll. A dawaj teraz na mnie zagrasz. Na liczes? Tak, zaproszę cię na liczesie, dobra? A, zwykłą grę, myślałem, że w tym. Ale dobra. Tak. Ale to troll był. Ty, ale jak mówisz, że Rybson poddaje po 6 ruchach, no to w sumie by pasowało. No, jemu się tak zdarza, bo że się tiltuje, nie? Tego no, mówię. Nie, myślę, że na turnieju nie poda. Tak szybko, bo mu się nie opłacało. No, ale mimo wszystko. Może psycha, może no musiałeś, tak, nie? Tak.
Wysłałeś? O Jezu, pokazałem link, także szybko wbijaj. No, na Discordzie szybko wbijaj. A, na Discordzie, czekaj, ja nie ogarnąłem. Już za późno pewnie, tak? Dołącz do gry. A nie, ja jestem. O, ja dobra, mogę pokazać git, już. Git. Dobra, to gramy. Tak, pewnie. Dobra. Zobaczymy już. A, nie pokazuję gry. Dobra, sorry widzowie. No dobra, realizowany jest plan. Tylko patrzę na wszystko. Dobra, czekaj. Coś tak. Nie, dobra, to jest w sumie wszystko tak jak było. Dobra, ja wychodzę tym. Tym. Poczekaj. Mogę iść Malf. Tego, Kogmaf. Lulu chyba. Poczekaj, teraz się tak zastanawiam. Ale ty tamtym go. A nie, poczekaj. Na takie coś miało być to. I potem goniec. Jezusie. No dobra, zrobię tak. Czekaj, ja to biorę. Koń za konia. Czekaj, ja już obsrany jestem. Ale no dobra. Nie, poczekaj, wiesz co? Jak wezmę to pionkiem, to nasz plan Malfight, znaczy ten, Lulu Kogmaw się spieprzy. Ale goniec będzie lepiej ustaw... Nie, poczekaj, czy to ma znaczenie? Jak ja już obsrany. No nie wiem, popsuję wtedy tamte pionki dwa. Ale w sumie ja tutaj w tym miejscu pionka nie mam. Może lepiej go tu przełożyć w centrum zrobię więcej, tylko tamten sam będzie na środku, na prawej. Jezus, dobra, zrobię tak. Najwyżej tutaj trzy ustawię. Dobra, widzę już, że planujesz szachmat. Dobra, robimy tak. Czekaj, coś tu nie gra. Niemożliwe, żebyś to zbił i potem sobie tego nie odbił. Czy możliwe? Nie no, ja to zbiję gońcem. To mi się chyba bardziej opłaca. Dobra, zróbmy coś takiego. Jestem ciekawy, co się stanie. W sumie nic się nie stało takiego. A, dobra, wieża jest. Chwila. Wieża za gońca się nie opłaca jednak. Ale ustawić działka na to. Co to był za dźwięk? A to u ciebie coś jest, musi być. Ta, u mnie coś wyskoczyło. Bo ja tego nie słyszę, jak coś. U mnie coś wyskoczyło i nie wiem, co to było. Dobra, czekaj. Goniec za gońca, tylko ty wiesz, że będziesz miał w centrum. Wiesz co? Poczekaj, pionek tu, ty dasz pionka tu, nie, to jest do dupy ruch w ogóle. Ale jak, nie, poczekaj, to się chyba opłaca, bo jak tego nie wezmę, to będą pionki takie jeden za drugim. Co w dupę jest? Ale stracę tego giga gońca. Ty, wiesz co? Może ja bym zrobił coś takiego? Ty, to mi się opłaca chyba. Czekaj. Oku... Nie, poczekaj. Jak ty mi zbijesz pioneczka, to ja wiem, że mogę to obronić, żeby nie było szachmata, prawda? Będzie tu i tu, ale wieża wejdzie. Nie, chyba tak. Dobra, zrobię tak. I teraz pytanie.
wezmę. Dobra, biorę to, no co mam zrobić? Teraz tego nie mogę, ale jakbym działkę jakieś ustawił. Chwila! Aha, dobra, ty chcesz, żebym miał trzy takie pionki chyba z rzędu. To będzie gówno już. Więc chyba wyprowadzę go do przodu. Chyba, nie wiem, już mi psycha siada powoli. Tego grania. Jak ja wyjdę tym pionkiem. Dobra, zrobię tak. Czekaj, jak ja to zbiję. Król będzie już całkowicie otwarty, ale no ty mi to zbijesz w następnym ruchu. No nie wiem, zbiję. Dobra, muszę te wieże jakoś ustawiać. Dobra, zróbmy coś takiego. Dobra, ty idziesz koniem tu powoli. Aha, ty idziesz na tego pionka koniem prawdopodobnie. Dobra, to ja może zrobię coś takiego. Oj, to jest spoko nawet. Jeszcze. Co się tu w dupę dzieje? Dobra, zobaczymy, kto będzie szybszy. Ja idę tak. Jestem do przodu, idziemy na wymiany, na napieprzanie. Kurde, ty mi szacha pewnie zaradasz. Ja pierdzielę. Ja już chyba w dupie. Czekaj, czy ty mi szacha możesz dać? Jak pójdziesz tutaj. Dobra, muszę iść w lewo, bo jak pójdę w prawo, to mi dasz szachmat, tak? Nie, bo to nic nie blokuje tam. Pójdę w lewo. Pójdę w prawo i ty wejdziesz tu. To ja to mogę odbić królem nadal. Aha, dobra, już to widzę. Jak pójdę w lewo, w prawo, to ty możesz pójść koniem tu. Nie, nie możesz tu pójść koniem. Dobra, zrobię coś takiego. Mam nadzieję, że to dobra. I puszczam rakiety i koniec. Liczę na to. Był szach, nie mogłem dać ja szacha. Niestety. No kurde, chyba na tym wyciszę to. Ketsy! A dobra, zaraz. Pogrzeb, przyjdę do ciebie. O kurde, już 17:11. No, zaraz kończymy, spokojnie. Dobra, czekaj, ty się tam czaisz. Jak ja dam tu, ty mi zbijesz wieżą. Czekaj, czy da się to lepiej rozegrać? Sam nie wiem, jestem do przodu, dobra, zróbmy tak, nie wiem, jestem do przodu, więc chyba się to opłaca, mam nadzieję. Jezus Maria, już się boję, że mi szacha zaraz jakiegoś dasz dziadowskiego. Czekaj! O kurde, teraz to widzę. Dobra, poczekaj, nie, poczekaj. Dobra. Teraz widzę coś innego jeszcze. Poczekaj. Mogę grać tak? W sumie ty masz pionków dużo. Dobra, grajmy tak. Nie wiem za bardzo jaką grać. Gram tak. Hmm.
Jezu, ja obsrany jestem. Dobra, poczekaj, poczekaj. Tu mi się nie opłaca. Boję się króla zostawić samego, naprawdę. Czekaj, ty dasz tu, ty nie będę mógł zbić. Dobra, zróbmy coś takiego. Nie wiem, może to zadziała. Dobra, ty biegniesz tym. Nie no, jest to ok dla mnie. Robimy tak. Raz, raz. Tyk, tyk. Aha, to będzie takie coś. Nie, bo to jest bronione. Dobra. No dobra, opłaca mi się to chyba. A, teraz to widzę. Ja pierdzielę w dupę. O mój Boże. Chyba przegram. O Boże! Nie! Mam plan! Dobra, robimy tak. O kurde, ja się wcześniej zatrzymam. Ja pie... No nie, no już w dupie jestem, to już jest koniec. Czekaj, zrobię tak. Kurde, myślę... Nie. Chwila, on mi będzie... Nie, on będzie mógł to zbić nadal. Tak, tak, ja pierdzie. Nie, no już przegrałem, chyba nie ma... Nie wiem, chyba porażka. Dobra, robię tak, no, sam zrobić więcej. Konia dorobiłem, Miskrik! Delord Fonda! Jasna! Ale... Dobra, Rybson też wydał konia, bo jest tak, wiesz... Do przodu. Czuję się. Ale dobra, no wiadomo, że to Miskrik. Ty jeszcze koniem mnie pokonasz. Dobra, czekaj, ty. Dobra, wiesz co? Mam 20 sekund, lecimy tak. Na bezpieczeństwo. Dobra, i teraz, żeby nie dać tego. Dobra, pamiętana jest maszyna. Tylko teraz jest najważniejszy ruch. Czekaj. Tak. I tak. Dobra, to już mam wyuczone tego szacha. Królową. Ale... Nie no, Sparta! Ale, ty... ale progres! Ale ty dałeś mi z klika, no w dupę, to jest skam! Specjalnie to zrobiłeś, to nie był misklik! Specjalnie to zrobiłeś, żebym czuł się, nie, że jestem lepszy niż, misklik. Niż no, jestem. No, przyrzekam! Konia dorobiłem na miskliku! Jasny gwit! Może Rybson też zarobił. Nie no, ja nie słyszałem, żeby jakiś... Nie no, jest git. Dobra, myślę, że skończymy na teraz. Myślę, że skończymy. Myślisz, że powinienem jeszcze coś tam zagrać przed turniejem? Czy po prostu chcę siedzieć? Możesz sobie jeszcze jedną partię zagrać, ale więcej nie graj. Jedną partię sobie zagraj i na tym zakończ. No dobra. Dobra, dzięki Sparta. Dzięki wielkie, no co? Powodzenia, trzymam kciuki.
Czat też trzyma kciuki. Postaram się dla mistrza mojego i dla czatu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jak się nie uda, to trudno. A jak się uda, to będzie bomba. No. Zobaczymy. To na razie. Dobra, trzymaj się. Dzięki. Dobra, widzowie. Właśnie. Jak się wychodzi w ogóle z kanału? Widzowie, jak się wychodzi z kanału na Discordzie, tak żeby... Jak się klika? Jak rozłącz? A, ja pierdzielę opcja! Kiedy dodali? Dobra, widzowie, zaraz przyjdę. Jedna gierka jeszcze i se posiedzimy. Q&A robione do 18. Proste. Dobra, czarne, to nawet lepiej, bo trening czarnymi. Dobra, gra idealnie tak jak trzeba. Może trafiłem na szacharza na multikoncie, żeby jeszcze mnie pouczył. Tylko robi to z przyczai, jak genialny żółw z Dragon Balla. Wiesz, o co chodzi? Z przyczai, żebym się nie czuł zapewnie. Wiesz, o co mi chodzi? Dobra, zagrał tak. On celuje w to, ale ja mam to w dupie w sumie. Celuj w to. Dobra, robimy nasz plan. Nie, mogłem niby wcześniej to zrobić. Tak sobie teraz myślę, ale to nie ma znaczenia, bo on tym i tak nic nie zrobi. Znaczy, no może przerwać mi roszadę. Ale nie wiem, czy to zrobi. Wydaje mi się, że nie. Wiem, że nowy odcinek Team Mix. Ogólnie mamy zaległości przez te szachy, ale... Hello i z tym. O, Arkul na coachingu jeszcze też przed turniejem. No. Czemu MKRR nie poszedł na coaching? To jest pytanie, widzowie. Przydałoby się chyba. Wiecie co? Ten pionek jest za darmo. Mógłbym najpierw koniem wyjść i spróbować. Nie wiem, czy tego się nie opłaca. I przy okazji, bo on mi nadal może przerwać roszadę. Wiecie, o co chodzi? Także może jednak roszadę. O, dobra, zablokował. Czyli teraz roszadę robię, żeby mi jej nie przerwał, bo jakbym króla miał w takiej gównianej pozycji, to bym musiał potem 17 ruchów na to zmarnować. Dobra, i teraz tak, on ma atak tu i tu, a ja bym miał atak tylko tym pionkiem. Zastanawiam się. Tego nie zrobiłem. I chyba to teraz zrobię. Mogę ścianę płaczu. Tylko ściana płaczu. On będzie ją atakował tylko tym. Dobra, zrobię tak i tak. Znaczy nie, widzowie, ja będę pchał tutaj. Nie, tu mi się nie opłaca pchać, przed chwilą to mówiłem. Bo on atakuje tu i tu. On zbije ko... Ale to jest koń za pionka. Z drugiej strony... I tego konia mu stąd wypłoszę. I będę mógł wchodzić. W sumie... Oro! Dobry plan. I zobaczcie czas, nawet niezły. A zobaczcie, ile przemyślane było. Dobra, już atakuję z tym jeszcze. Ja pierdzielę, już cały plan. Poczekaj! A jakby koniem się wpieprzyć tutaj? I potem tu? I co? Gówno to da. Tego konia odsłaniam! I szykujemy bombę! Tak. Koń jest odsłaniany i bomba na łeb szykowana. Oro. Ten koń jest przyklejony. I teraz, widzowie, bait leci. Patrz to, pyk. Zbije tym, ja zbije tym. On zbije koniem. Ja się tak wpieprzam, Alin. Jezus Maria. Ale bomba się szykuje. Siema wszystkim. Sorry, widzowie, że na czat nie patrzę, ale no podczas turnieju i tak nie będzie czatu, a nie chcę patrzeć przypadkowo, żeby zacząć podpowiedzi. Tu będzie stream z mojej gry, a reszta gier, jak ktoś chce zobaczyć, to na kanale Tentacjone będą wszystkie. Znaczy ja chyba będę, jeżeli nie pójdzie nie po naszej myśli, to pooglądamy resztę meczy po prostu. Ja pierdzielę! Nie zobaczył tego!
Ja pierdziel, on tego nie widzi! Ez! I co mi zrobisz? Piolka mi zbijesz? Łachmyto? Jezus Maria, plus 3 widzowie! Plus 3! No łachmyta zaorany! I nadal można nasz plan wykonywać tak naprawdę. Co prawda się on już nie opłaca, więc mam go w dupie. Chłop się załamał! Jakby tego konia mu stąd... Tego konia mu spłoszę, albo go przestawi, to ja, widzowie, zrobię coś takiego. Pół! I ten punkt. Wchodzę tam koniem. I jest oro. Dobra, co on mi atakuje? On mi atakuje wieżę. Ty. Przecież on to oddał za... Dobra, dał sura. Dobra, widzowie, nie gram już. Bo za łatwo jest i potem będę myślał, że Ripson gra jak te nuby. Ja mam 840 ranking, kecy. To jest jakiś, nie wiem, widzowie, jaka to jest dywizja w LoLu? Jakiś Silver 1? Może Gold 4, nie wiem w sumie. Może na przełomie. P4? Niemożliwe, aż tak wysoko? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!